Kompleksowa rewitalizacja Centrum Połomi. To nazwa inwestycji, której pierwszy etap został zakończony w minioną niedzielę. W ramach projektu oddano do użytku scenę plenerową, skatepark, siłownię pod chmurką, a także szatnie dla zawodników klubu piłkarskiego Płomień Połomia. Sprawdziliśmy, czy faktycznie szatnia sportowa jest tak istotna dla funkcjonowania centrum tej niewielkiej miejscowości. Od niedawna właśnie w takich warunkach przygotowują się do swoich meczy piłkarze Płomienia Połomi. Gruntownie zmodernizowane pomieszczenia klubowe są przygotowane na przyjęcie najlepszych drużyn i to nie tylko ligi okręgowej, w której na co dzień występuje Płomień Połomia. Jak w nowej szatni się przebiera? A, bardzo ładnie wykonana, także jesteśmy bardzo zadowoleni. No jest to przepaść, bo takie warunki jak tu były, no to było no karygodne, no to nie można było przyjąć tego, no teraz obiekt jest, no można powiedzieć, na warunki nasze europejskie, no cieszymy się bardzo z tego i oby służył młodzieży, dzieciom, no całej społeczności. Nowe szatnie w minioną niedzielę odebrali posłowie, wójt gminy Mszana, a także przedstawiciele powiatu wodzisławskiego i Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Oni również byli pod wrażeniem zmodernizowanej siedziby klubu. Bardzo się cieszymy, że w końcu oddajemy teraz pierwszy etap rewitalizacji Centrum Połomi. Cieszymy się, że właśnie środowisko sportowe już może korzystać z tej szatni sportowej, z całego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. No, jest to bardzo duże wydarzenie dla całej społeczności gminy Mszana. Idealnym uwieńczeniem uroczystości byłaby wygrana Połomi w meczu Ligi Okręgowej z Polonią Marklowice. Niestety oficjalnie oddany do użytku w niedzielne przedpołudnie obiekt nie przyniósł połomianom szczęścia. Płomień przegrał z Marklowicami 1-2 i w tabeli okręgówki zajmuje 14 miejsce. Jednak oddany do użytku pierwszy etap projektu Kompleksowa rewitalizacja Centrum Połomi to nie tylko zmodernizowane budynki klubowe. Tuż obok boiska powstał bowiem nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych, sporych rozmiarów scena plenerowa, ciesząca się sporą popularnością siłownia pod chmurką, a także wyczekiwany przez nastolatków skatepark. A to dopiero początek zmian, jakie czekają centrum tej niewielkiej miejscowości. Jeszcze niektóre prace są na ukończeniu. Przypomnę, że to nie tylko obiekt sportowy, ale również straż pożarna. Obiekt, który my przejęliśmy jako starostwo, czyli ośrodek dla osób niepełnosprawnych, który już jest na ukończeniu. Także myślę, że na to przyjdzie czas. Inwestycja zmierza ku końcowi. Cieszymy się, że taki obiekt, taki kompleks, można powiedzieć, kulturalny, oświatowy, powstał właśnie w naszym powiecie. Zakończenie kolejnego etapu prac w Połomi planowane jest na listopad bieżącego roku.